sposób Tyszanie później ten mecz poprowadzili, że wygrali Legii Toruń, GKS-u Katowice, czy też Nowotarskiego Podhala i Krakowi. Oczywiście strata z Szczechura, ale nie dostał możliwości jego przejęcia. Pociecha, Mroczkowski. Kiforow. Ładnie się zastawił, wysunął krążek do Baszyrowa. Baszyrow szuka miejsca do strzału i gol! Piękne uderzenie Rusłana Baszyrowa. Siódmy gol w tym sezonie tego zawodnika, ale ładnie przyjął, przymierzył. Dużą pracę wykonał w tej akcji Nikiforow. Komorski. I teraz szansa przed Zagłębiem, dwóch na jednego i świetnie broni Marej w tej sytuacji. Galant. Wzrasta przewaga GKS-u Tychy. Jeszcze uderzenie do pustej bramki, 1-1. Kacper Gruźla zdobywa swojego gola w tym meczu, trzeciego w tym sezonie. A my już mamy wyrównanie. Nie udało się w przewadze, udało się kiedy się w pole cichego, wyłuskali krążek sosnowiczanie. Bombardier miał problemy, Marej. Witecki niezbyt dobrze w stronę Galanta. Dubinin jeszcze raz z problemami. John Marej. Mroczkowski ładnie wypatrzył Szczechurę. Szczechura na środek, ale nie było nikogo. Jeszcze Mroczkowski zamknie ten atak. Mroczkowski gdzieś z linii wybijają krążek, a jednak dobił go Szczechura. I 2-1 dla GKS-u Tychy. Już wydawało się, że wyratują się z tych opresji sosnowiczanie, że wyłuska krążek sprzed linii bramkowej Tomasz Kozłowski, ale brakło centymetrów i w tym potwornym zamieszaniu Szczechura wykazał się refleksem, dopadł do ostry kąt, próba odbicia krążka od bramkarza, nie wyszło, tylko krążek do własnej bramki nie przepuścił. A zobaczmy, jak będzie wyglądała tercja druga. Cały czas z krążkiem Tyszanie w strefie ataku. Sit ładnie zminął jednego z Osnowiczan i Jeziorski po raz trzeci w tym meczu pakuje krążek do bramki Zagłębia Sosnowiec. Rozmontowana defensywa drużyny Zagłębia. Wykorzystana przewaga GKS-u Tychy i Bartłomiej Jeziorski. To mi przyniosło Tyszanom trzeciego gola. Jeziorski bliżej bramkarza. Cichy, cichy barkiem z dołowka. Cichy indywidualnie, ale jest porter. Mroczkowski, do niego krążek. Mroczkowski przed bramkarzem. Mroczkowski zamieszanie i gdzieś tam kijem trafiony w parkany Cody Porter. No i trudno się dziwić tej reakcji Baszyro. Cały czas krążki posyłane są w stronę Portera. Pociecha i gol! 4-1 Bartłomiej Pociecha. Kapitalne trafienie Bartłomieja Pociechy spod linii niebieskiej. Trochę na pamięć i prosto na kij Witeckiego. Witecki, ależ z łatwością minął rywala. Witecki! Zabroniony ten... Pociecha. Rzeszutko. I gol! Dipuy na 4-1. Ostry był to kąt. Wydaje się, że błąd w ustawieniu również bramkarza Zagłębia Sosnowiec. I kolejny celny strzał. Wykorzystać gospodarzom. Znowu próba strzału i Marej. Witecki. Kogut pod bramkarza. Gruźla! Ale strzelił! 6-1 dla GKS-u Tychy. I mamy siódmego gola. Błyskawicznie to siódme trafienie. Trzy podania. I następny strzał GKS-u Tychy. I proszę, jak szybko to wszystko tutaj się toczy. 7-1. Kozłowski może próbować strzelać.
No i teraz już ta tercja nam się zakończy. Tercja z wyraźnym wskazaniem na mistrzów Polski. Rywalizacji. Ostatnich 20 minut, bo nikt nie ma tutaj uprzedzony Dubinin przez Michała Kotlarza. Jeszcze jedna próba i gol! Dubinin! 2-7. Zmniejszyli straty Sosnowiczanie. Trochę nonszalancji w środkowej strefie w wykonaniu tyskich hokeistów. Dostał krążek na kij. Dupuy. Mnóstwo miejsca za bramką, ale dogranie przed bramkę też niezłe. Marzec i zatrzymuje Czernik. Zagrać akcję między sobą. Przejął jednak Nikiforow. Od razu złamał akcję do środka. Nikiforow! Ależ piękny gol! Backhandem. 3-7. Kapitalna akcja Nikiforowa i zbiera oklaski Tecki. Kotlosz i gol. Radosław Galant. Trzy do ośmiu. Zmieniony tor lotu krążka. Dubinin. Nikiforow. Baszyrow i gol! 4-8. Jeśli dobrze spostrzegłem, to Nikiforow jest chyba tym, który wpisuje się do protokołu. Smal i Bizacki. Walka przy bandzie. I gol! Piąte trafienie Zagłębia Sosnowiec. Jeszcze w końcowej fazie tej rywalizacji. Nikiforow po raz trzeci w tym meczu. Kowski. Dipuy przed bramkarza. Marzec nie oddał już strzału. I tak to się wszystko zakończyło.